Szczęść Boże, witam serdecznie wszystkich Państwa ze studia telewizji Trwam. Blisko 10 lat temu weszła w życie Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Przyjęła ją zdecydowana większość krajów członkowskich, uznając, że ma ona moc prawną taką samą jak traktaty. Zastrzeżenia, czyli wątpliwości, miały trzy kraje, w tym Polska, które zgłosiły tzw. opt-out, ograniczając jej stosowanie. Przypomnę, że w naszym kraju zawarte w niej zapisy krytykowały środowiska katolików świeckich zaangażowanych w obronę rodziny i obronę życia, ale też, też episkopat. Ich zachowanie z pozoru mogło być postrzegane jako pozbawione sensu. W artykule drugim ustęp pierwszy Karty Praw Podstawowych zapisano bowiem cytuję każdy ma prawo do życia, koniec cytatu. Któż by się pod tym nie podpisał? Skąd więc protesty? Trzeba więc koniecznie dodać, że przed uchwaleniem tekstu odbyła się batalia, aby do cytowanego stwierdzenia dodać od chwili poczęcia do naturalnej śmierci. Kategoryczna odmowa utwierdzała w przekonaniu, że tzw. aborcja i eutanazja mają być z definicji tej wyłączone, ergo dozwolone. Praktyka jurydyczna wielu krajów Unii Europejskiej niestety do dziś to potwierdza. Niedawno Sąd Najwyższy we Włoszech zatwierdził eutanazję, określając warunki, w jakich lekarz może uśmiercić chorego pacjenta. Oczywiście, jeśli wyrazi na to zgodę. Dotychczas we Włoszech eutanazja była całkowicie zabroniona i traktowana jako umyślne zabójstwo. Gdy chory się godził na eutanazję, pomagający podpadał pod paragraf zabójstwa za zgodą ofiary, za co przewidziana była kara od 6 do 15 lat więzienia. Obecnie tak zwana aktywna eutanazja staje się legalna. Jak zauważono na łamach jednego z katolickich tygodników, cała wina nie może spadać na włoski Sąd Najwyższy, lecz także, a może przede wszystkim, na tamtejszy parlament, który przez blisko rok nie przygotował regulacji zakazujących takich praktyk. Sąd Najwyższy we Włoszech ostrzegał i dawał czas parlamentowi na przyjęcie stosownych przepisów parlamentarzyści nie kiwnęli palcem oficjalnie mówi się o zaniedbaniu lub zlekceważeniu ochrony życia, a Unia Europejska Unia nasza ma kartę praw podstawowych i nie protestuje. Włochy to już czwarty kraj Unii Europejskiej po Holandii, Belgii i Luksemburgu, w którym prawnie dopuszczalne jest czynne uśmiercanie pacjentów. W Niemczech, na przykład, zezwala się na tzw. eutanazję bierną lub pośrednią, nazywaną Sterbehilfe (pomocą przy śmierci). W Niemczech unika się słowa eutanazja ze względu na historyczną konotację z czasów II wojny światowej, kiedy to w hitlerowskich Niemczech systematycznie mordowano chorych i upośledzonych w ramach tzw. higieny rasowej. I to nazywano właśnie eutanazją. Teraz źle się kojarzy, więc unika się używania tego wyrazu. W innych krajach nie ma tego typu zahamowań, ale i tak występują zamienniki słowa eutanazja. W takiej Holandii przed eutanazją dzieci w wieku od 12 do 16 lat potrzebna jest zgoda rodziców. W Belgii można poddawać eutanazji dzieci poniżej 12 roku życia. Przy takich okazjach nie mówi się o zabójstwie, tylko o skróceniu cierpienia czy prawie dogodnej śmierci. Pamiętam, jak stosunkowo nie tak dawno w Parlamencie Europejskim lewacy i liberałowie zapraszali na konferencję zatytułowaną Prawo do godnej śmierci, promując eutanazję. Jeszcze poważniej wygląda sprawa aborcji, to znaczy zabijanie dzieci nienarodzonych. Jej zakaz traktowany jest jako ograniczenie praw podstawowych kobiet. Niejako zapomina się o dzieciach i o tym, że jak zapisano w Karcie Praw Podstawowych, każdy ma prawo do życia. Uczestnicząc w Parlamencie Europejskim w głosowaniach nad wieloma dokumentami, w których pojawiały się zapisy dotyczące aborcji, zauważyłem, że na 751 europosłów za cywilizacją życia zdecydowanie i stanowczo głosowało około 150, w porywach 180 europosłów. Choć kwestie te zasadniczo pozostawia się w gestii krajów członkowskich, parlamentów krajowych, to de facto nacisk Brukseli jest Ogromny. Być może to właśnie sprawia, że w takim kraju jak Polska, mimo teoretycznych i praktycznych możliwości oraz szumnych zapowiedzi, nie udaje się prawnie zakazać aborcji eugenicznej. Trzeba postawić pytanie, czy jest to, jak w przypadku legalizacji eutanazji we Włoszech, zaniedbanie lub zlekceważenie ochrony życia, czy też celowe działanie tajnych współpracowników w cywilizacji śmierci? A wracając do Włoch, to uważam, że warto przywołać słowa profesora Alberto Gambino, przewodniczącego Stowarzyszenia Nauka i Życie. Ubolewając nad biernością Parlamentu Włoskiego, który nie wprowadził przepisów zapobiegających eutanazji, stwierdził on: Cytuję. Rodzi się zatem pytanie. Czym zajmują się parlamentarzyści? Na ile leżą im na sercu sprawy o wielkim znaczeniu społecznym? Zajmują się wieloma sprawami gospodarczymi i jest to zrozumiałe. Niekiedy jednak ważniejsze są kwestie o charakterze antropologicznym, takie właśnie jak koniec życia, eutanazja, cierpienie. Koniec cytatu. Bez wątpienia uwagi te nie dotyczą tylko parlamentarzystów z Włoch. Serdecznie dziękuję Państwu za uwagę.